Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki. Witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj kontynuacja tematu symboliki archetypu jaźni w teorii Karla Gustawa Junga, a konkretnie temat symbolika węża jako przejaw archetypu jaźni. Przejdźmy od razu do tematu. Na początek trochę chciałbym Państwa nastawić do tego tematu pytaniem, dlaczego mówimy o obrazach archetypowych? Dlaczego jest to ciekawy i ważny temat? Po pierwsze, aby zrozumieć, jak nasz umysł wyobraża sobie świat. Po drugie, jakie wyobrażenia wynikają z wrodzonych tendencji naszego umysłu. Po trzecie, jakie znaczenia niosą te wyobrażenia. Po czwarte, jakie obraz siły czy tendencji w człowieku i w świecie generują te wrodzone tendencje wyobraźni? Po piąte, czy te obrazy świata i człowieka rzeczywiście odkrywają dla nas jakąś naprawdę, jakąś prawdę o nas i o świecie? Można wręcz zadać pytanie, co wynika z tego, że tak sobie wyobrażamy siebie i świat? No właśnie, i teraz. Dla Junga było rewelacją, że wszyscy ludzie śnią i wyobrażają sobie świat w pewien sposób podobnie. I dlatego właśnie po swoich badaniach ukuł on termin wrodzona nieświadomość zbiorowa. Po ustaleniu tego faktu Jung mógł zacząć zbierać dane o tym, jakie są rdzenie tych najczęstszych wyobrażeń. Tutaj jest symbolika archetypowa, odniesienie do pojęcia archetypów. Następnie Jung zaczął ustalać, co te wyobrażenia mówią nam o nas samych, o naszej naturze, o siłach nami rządzących, ale też dawały mu nowy kontekst do interpretacji rozwoju psychicznego człowieka, zjawisk kulturowych, czy nawet systemu wartości kulturowych, jakie wybieramy. Analizując owe rdzenie wyobrażeń, Jung odkrył ukryte wzorce regulacji umysłu człowieka, ale też pewne prawidłowości w naturze świata wynikające z tych wyobrażeń. Archetypowe wyobrażenia odnosiły się bowiem w części do tego, jak człowiek postrzega świat, jak tka w swoim umyśle wizje metafizyczne rzeczywistości. I tu dochodzimy do kolejnego obszaru zainteresowań Junga, do jego myślenia o zagadnieniach ontologicznych dotyczących bytu i teologicznych dotyczących Boga, religii itd. Po co o tym wspominać na wstępie wykładu? Ponieważ symbolika, którą dzisiaj będę omawiał, ponieważ symbolika archetypowa jest często tak abstrakcyjna, czy wręcz mętna, że po zderzeniu się nasze z tą metaforycznością, ulotnością i abstrakcyjnością, możemy zgubić sprzed naszych oczu główny powód, dla jakiego Jung badał archetyp. I dlatego to ma tak duże znaczenie, by być tego świadomym, co przed chwilką powiedziałem. Poprzez badanie naszych wyobrażeń poznajemy siebie i to, jak ukryte czynniki wrodzone determinują nasze doświadczenia. Powiedziawszy te słowa, przejdźmy do tematu wykładu, jakim jest archetypowa symbolika węża jako manifestacja archetypu pełni czy też jaźni. Wąż jako symbol wyrażający naturę jaźni. Archetyp rozumiany jest jako pierwotny wzorzec wyobrażania sobie, jest wrodzony, potencjalny. Jest to element struktury psychiki, znajdujący się w nieświadomości wspólnej wszystkim ludziom. Ma charakter niezaktualizowany i wiąże się zasadniczo z obrazową formą przejawiania. Jego podłożem jest a priorycznie dana gotowość imaginacyjna. W kontekście tego możemy powiedzieć, że archetyp jaźni może pojawić się w wielu formach. Od najwyższej do najniższej, od jasnej do ciemnej. Jego cechą jest to, że w pewien sposób przekracza osobowość świadomą, przekracza opozycję, wprowadzając w świat naszych doświadczeń ideę jedności. W świecie wyobrażeń roślinnych, na co wskazuje Jung, najczęstsze symbole archetypu jaźni czy pełni przybierają formę kwiatu czy drzewa.
Natomiast w świecie wyobrażeń zwierzęcych formy słonia, konia, byka, niedźwiedzia, białych lub czarnych ptaków, ryb i w końcu właśnie węży. Wąż ma szereg znaczeń. Wyraża cień człowieka, jego niższą zwierzęcą naturę, naturę zwierzęcia zimnokrwistego. Reprezentuje też w sensie religijnym, doświadczenia religijnego, diabła, ale równocześnie w swej dwoistości reprezentuje pierwotną, ukrytą w człowieku chtoniczną mądrość, przenikliwość i wgląd. Od razu zwracam uwagę na to, że warto zwracać uwagę na reprodukcje, które są po lewej stronie prezentacji. Widzicie Państwo różne przejawy obrazowe używające motyw węża. Wąż symbolizuje to, co zbawcze i zgubne zarazem. Oznacza z jednej strony pożałowania godną, zgubną słabość, z drugiej zaś zdrową instynktowność i nieodzowny warunek osiągnięcia wyższej świadomości. Tu po lewej stronie macie Państwo przykład filmu, który odwołuje się do tej formy doświadczenia i też w tytule ma Black Snake Moan, czy można powiedzieć wycie czarnego węża. Obojętność węża, jego chłód i związane z nim niebezpieczeństwo wyrażają jego naturę popędową, dochodzącą swego w sposób bezwzględnie okrutny i nieubłagany, niezależnie od postulatów moralnych, wszelkich innych pragnień ludzkich i skrupułów. Przeto równie przeraźliwą, co fascynującą, oddziałującą na człowieka niczym nagły widok niebezpiecznego, jadowitego węża. I tu warto, żebyście Państwo zobaczyli w tym, co Jung tutaj pisze, na słowo fascynującą i przeraźliwą. To są dwa określenia, które pojawiają się właśnie w opisie doświadczenia sacrum, czyli mysterium tremendum i doświadczenie fascinans, czyli fascynacji tego, na przykład fascynacji związanej z doświadczeniem bóstwa. Wąż odpowiada czemuś, co jest całkiem nieświadome, czy wręcz niezdolne do uświadomienia, co jednak jako instynkt czy jako nieświadomość zbiorowa posiada mądrość właściwą instynktowi, często sprawiającą wrażenie wiedzy nadprzyrodzonej. I stąd właśnie film, którego plakat widzicie po lewej stronie, Oczy węża z Nicolasem Cage'em, który właśnie reprezentuje tą formę świadomości w psychice głównego bohatera. I to właśnie jest skarbem strzeżonym przez węża, zawierającym w sobie niemal nadprzyrodzoną mądrość, a także chłód i niebezpieczeństwo natury popędowej, dochodzącej swego w sposób bezwzględnie okrutny, nieubłagany, niezależnie od postulatów moralnych, wszelkich innych pragnień ludzkich i skrupułów, przeto równie przeraźliwą, co fascynującą. Z czego wynika owa postrzegana w wężu mądrość i duchowość? Na planie psychologicznym, odpowiada Jung, wynika ona właśnie z jego ciemnej natury, co oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że jest on nośnikiem projekcji psychy nieświadomej, psychologicznego cienia. Jak widzicie Państwo, psychologicznego cienia, czyli sugeruje nam to, że nasz cień to nie jest tylko coś, co możemy negować, próbować odrzucać, odcinać od siebie, ale jest on również skarbnicą pewnego sekretu, pewnych tajemnych sił, wglądu, mocy i innych. I to jest jedna ważna rzecz, którą warto wynieść z tego wykładu. To jest właśnie skarbem strzeżonym przez węża lub czasami smoka, ponieważ one bardzo często są stosowane wymiennie. A zarazem powodem, dla którego wąż oznacza z jednej strony zło i ciemność, a z drugiej zaś mądrość. Wąż zatem, podobnie jak symbol ryby, reprezentuje coś
niedostępnego, ukrytego i działającego z ukrycia. To samo pojawia się w alchemii, która rozwija w sobie ideę lapisa, kamienia filozoficznego, zamieszkujący go tajemniczym Merkuriuszem, duchem na poły materialnym, na poły niematerialnym, przenikającym i utrzymującym wszelkie stworzenia od kamienia i metalu po najwyższe istoty żywe. To właśnie on w postaci węża zamieszkuje wnętrze ziemi, mówimy tu o Merkuriuszu, posiadając ciało, duszę i ducha, a przedstawia się go w postaci ludzkiej jako homunculusa, nadając imię ziemskiego boga. Teraz część dwoisty charakter węża, Chrystus, diabeł. Jung zwraca uwagę, że w hermeneutyce patrystycznej, sięgającej do czasów kościoła pierwotnego, szereg symboli czy alegorii Chrystus dzielił razem z diabłem, wśród których były na przykład symbole lwa, kruka, orła, ryby, lub też właśnie symbole węża. W Nowym Testamencie, pisze Jung, wąż jest alegorią Chrystusa i diabła zarazem. Podobnie jak ryba. Tak samo symbol smoka, u nas wyłącznie negatywny, w Chinach, a częściowo także w zachodniej alchemii ma pozytywne znaczenie. Jung podkreślał, że wąż jest tym, co najniższe, jest diabłem, jest jednak także tym, co najwyższe, jest Synem Bożym, Logosem, Nousem, Agatodaimonem. Jego obecność przeraża, znajduje się go w nieoczekiwanej chwili, w niespodziewanym miejscu. Jak ryba wyobraża on i uosabia to, co ciemne i otchłanne, głębie wody, las, noc i jaskinię. Symbol węża ma więc, jak powiedzieliśmy, dwoisty charakter. Z jednej strony reprezentuje on sobą ciemne, chtoniczne siły Boga i natury, z drugiej zaś reprezentuje świetlisty, jasny, duchowy pierwiastek boski. Owa paradoksalna dwoistość symboliki węża w powiązaniu z symboliką czy też ideą Syna Bożego jest wyraźnie obecna w symbolice gnostyckiej. W jednym z systemów gnostyckich, w doktrynie Peratów, nikt nie może być zbawiony, zauważa Jung, bez zjednoczenia z Synem Bożym. Tym synem jest jednak wąż, bowiem to on przyniósł ojcowskie znamiona z góry na dół i to on znowu prowadzi je ponownie na górę. W tej wizji powiedzenie ja jestem bramą odnosi się zarówno do syna, jak i do węża. Tak więc to wąż będzie to tym, który otworzy wrota i zbierze ze świata lud Boży do Ojca, będąc w jakiś sposób tożsamym istocie boskiej. Tutaj mamy integrujący schemat, symbolikę archetypu jaźni, o którym już wcześniej mówiliśmy, ale który znowu warto poruszyć, przywołać. Jak Państwo widzicie, ostatnio, kiedy mówiliśmy w poprzednim wykładzie o rotundum, o mandalach, o elementach okrągłych, ale też nieorganicznych, teraz idziemy i mówiliśmy też o kamieniu filozoficznym w pewnym sensie, czyli lapis, kolejne piętro. Dzisiaj mówimy o środkowym punkcie, czyli wąż. Widzicie Państwo, że wąż jest jako rozpięty, integruje skrajne przeciwieństwa, takie jak właśnie Chrystus i diabeł. To byłby wyraz największych, skrajnych opozycyjności, które nasz umysł wytwarza i na których się opiera. Widzimy tutaj, że w tej części człowiek jest niejako opozycją dla pierwotnej natury, którą reprezentuje wąż. W schemacie tym wąż ma szczególną rolę, bowiem jak podkreślał Jung, stanowi on tutaj punkt największego napięcia przeciwieństw i dlatego nie przez przypadek zajmuje centralne miejsce w całości systemu. Wąż jako alegoria Christi, zarazem zaś jako alegoria diabła, mieści w sobie i symbolizuje najsilniejsze przeciwieństwa, na jakie rozpada się człowiek, który stąpił w fizis.
Zwyczajny człowiek nie wytwarza w sobie takiego napięcia przeciwieństw. Nosi je po prostu w nieświadomości, mówi Jung. To znaczy właśnie w wężu. W lapis, w kamieniu filozoficznym, odpowiedniku człowieka, przeciwieństwa są, by tak rzec, zjednoczone. Wyraźnie jednak widać szef, którym jest symbol hermafrodyty, tak szpecący ideę lapisa, jak rzeczy, aż nazbyt ludzkie szpecą gatunek Homo sapiens. W wyższym Adamie, w antroposie, a także w tym, co okrągłe, rotundum, przeciwieństwo jest niewidzialne, ale z pewnością jedno znajduje się w absolutnej opozycji do drugiego. Kiedy zaś jedno jest identyczne z drugim jako nierozróżnialna dana transcendentalna, wtedy chodzi o paradoks. Lecz i on odpowiada regule, wypowiedź w kwestii metafizycznej może być tylko antynomiczna. Przechodzimy do symbolu węża w kontekście alchemicznym, w jego relacji do ducha Merkuriusza. Wąż jest w alchemii między innymi symbolem Mercurius non vulgi, postrzeganego jako postać paralelna do Boga objawienia Hermesa. Obaje są natury pneumatycznej, przy czym serpens Mercurii oznacza nade wszystko ducha chtonicznego, zamieszkującego materię, a w szczególności ukryty w niej, w stworzeniu, aspekt chaosu pierwotnego, massa confusa czy globoza. Natomiast w tradycji chrześcijańskiej jest on uosobieniem numen drzewa, dlatego tradycyjnie przedstawiany jest jako znajdujący się przy drzewie lub zwisający z drzewa. Wąż to głos drzewa, który przekonuje Ewę, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Jego więź z drzewem ma więc, jak widzimy, charakter szczególny. Jeśli przyjmiemy, że zgodnie z wyobrażeniem alchemicznym drzewo przedstawia przebieg i fazy procesu przemiany, a jego owoce czy kwiecie oznaczają ukoronowanie dzieła, to Merkuriusz znajdujący się w jego korzeniach oznacza właśnie węża, czyli serpens mercurialis, zamieszkującego wnętrze ziemi. I teraz o wężu w kontekście węża uroborosa, symboliki węża uroborosa. W gnostycyzmie wąż przybrał formę symbolu uroborosa, który wyrażał jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy. Był symbolem tego, co nigdy nie zginie i będzie trwać w nieskończoność. Przy czym rzuca się w tym symbolu w oczy jedna cecha. Wskazuje on na specyficzną właściwość nieustannej destrukcji i odradzania się. Jako metafora współistnienia przeciwieństw, wąż w tej wizji był symbolem jednoczenia przeciwieństw, czyli w jungowskich terminach i alchemicznych terminach coniunctio oppositorum, albo też symbolem ciągłego odnawiania się i anihilowania świata, współistnienia życia i śmierci, śmierci i odrodzenia. W alchemii uroboros to symbol zamkniętego stale się powtarzającego procesu przemiany materii, prowadzącego do transfiguracji, sublimacji substancji. Dlatego w tej perspektywie uroboros był silnie skojarzony z duchem Merkuriuszem i kamieniem filozoficznym. I na koniec przykłady obrazowości archetypowej związanej z wężem. Na pierwszym widzicie Państwo w starej alchemicznej rycinie po pierwsze są dwa węże. Te dwa węże są opozycjami, ponieważ jeden jest pneumatyczny, który co rozpoznajemy przez element skrzydeł, a drugi jest chtoniczny. One w tle mają obraz drzewa, czyli sugeruje to ich powinowactwo. Z drugiej strony obydwa węże są ukształtowane w formie rotundum, co sugeruje znowu element okrągły, sugerujący pełnię. Już wcześniej widzieli prezentowany obraz jaja orfickiego
z jednej strony jajo byłoby elementem, jajo kosmiczne, czyli z pewną egzemplifikacją wszelkiego istnienia, a z drugiej strony wąż, jako też przypominający tutaj spiralę, będący ułożony w spirali, jest zarówno tym, co jest nieodłącznym elementem świata, ale równocześnie jest tu jakiś rodzaj okrągłości, czyli właśnie pewnej całości, pełni. To jest bardzo stary obraz wyrażający Boga Abraksasa z gnostycyzmu. I tu widzicie Państwo, że jest z jednej strony wąż, który ma głowę lwa. Za głową widzimy słońce, czyli co nam sugeruje element solarny, ale również sugeruje bóstwo i sugeruje pewną jedność, jednie. Ale oczywiście poniżej też widzimy księżyc po prawej i po lewej stronie gwiazdę. Można by powiedzieć, że ponieważ autor użył już symboliki słońca jako symbol boskiej emanacji, w związku z tym w drugiej części użył trochę inny rodzaj dopełnienia księżyca, żeby zademonstrować opozycyjność pierwiastków. Niemniej to jest jedna z symboliki, która mówi nam o symbolice, o aktywności archetypu jaźni. Kolejny alchemiczny obraz. Z jednej strony widzicie Państwo węża. Ten wąż przypomina uroborosa. Równocześnie mamy tutaj rotundum, tak? Czyli pewien element okrągły. Z drugiej strony byłby to wąż, który stanowi naczynie przemiany, czyli alchemiczne naczynie przemiany. W tymże naczyniu jest oko, czyli znowu symbolika archetypu jaźni, związany ze skupieniem uwagi, ze skupieniem uwagi na pewnym procesie, który się dzieje. Na tym rysunku nie widać, ale powyżej jest górny krąg, drugi krąg, który stanowi opozycję do, powiedzmy to w pewnym sensie, chtonicznej rzeczywistości uroborosa. I ten górny krąg, w którym znajduje się trójkąt i też krzyż, to byłoby dopełnienie opozycyjne sakrum, które w tym momencie się wyodrębnia z profanum. Dlatego to jest połączenie symboliki jedni i dwoistość. Kadyceusz, symbolika, szereg elementów, które wiążą się z symboliką pełni, korona, pierwszy z symboli i królewskich, i końca przemiany, ale też symboliki właśnie jedności. Poniżej jest naczynie przemiany, przemiany alchemicznej. U spodu jest płomień, który inicjuje cały proces abstrahowania eliksir vitae albo wytwarzania antroposa czy kamienia filozoficznego. I dwójnia, czyli opozycje dopełniające się, koniunkcję oppositorum jako dwa dopełniające się węże. Tutaj mamy podobny element jak wcześniej. Dwa węże, które trochę wyglądają jakby były smoki, ponieważ mają górny ma, z jednej strony u dołu jest wyraźnie wąż, u góry to jest wąż, który ma trochę charakter pneumatyczny, ma skrzydła i tak jak ptak nogi. A to jest antropos albo hermafrodyta. Czyli to jest istota, która jest po przemianie, która jest rezultatem przemiany alchemicznej, która jest z jednej strony, jak widzimy wokół głowy, ma charakter solarny, jest
ukoronowana, czyli jest, można powiedzieć, jest symbolizuje ostateczną formę człowieczą. Ale oczywiście mamy tutaj szereg elementów, które mówią o dychotomii. Na przykład jest tutaj słońce i jest księżyc, jest kobiecość, męskość. Jak widzimy, element w pucharze jest wąż, który tutaj symbolizowałby, może mieć różne znaczenia, czy też, jeżeli chodzi o alchemiczny proces, o etapy procesu przemiany. Nigredo, albedo, rubedo, albo może wiązać się z trzema najważniejszymi substancjami alchemicznymi, ale też może mieć znaczenie tak jak kiedy myślimy o religii chrześcijańskiej, czyli o pewnym jednoczeniu ducha, duszy i ciała. Kolejny obraz widzimy. Tu jest uroboros na dole i jest w elemencie, w pewnym rotundum. On sam jest elementem okrągłym i on znajduje się u dołu, u spodu pewnej dynamiki procesu. Rozumiemy, że to jest proces przemiany, pewien dynamiczny proces zmiany, który wiąże się z przeciwieństwami, jak widzimy u góry Słońce i Księżyc. W środku jest czwórnia, czyli postument, na którym jest który jest czwórnią. Czyli można, u góry można by powiedzieć, że to jest przejawienie naczynia alchemicznej przemiany. Tutaj element dwoisty, znowu alchemiczny. Koincydencja oppositorum, czyli jednoczenie się części przeciwieństw. A to jest obrazowość alchemiczna. Widzimy w naczyniu alchemika jest pierwotna siła, którą wyraża, chtoniczna, którą wyraża uroboros, czy też smok albo wąż. I w tym tyglu odbywa się proces przemiany, uzyskiwania elementu pneumatycznego, który symbolizuje ptak. I to jest rycina, która demonstruje tylko jeden z elementów, z etapów przemiany alchemicznej. O tej przemianie będziemy mówić w przyszłości. I tutaj mamy znowu bardzo zbliżony do tego, który widzieliśmy wcześniej. Mamy dwa okręgi: dolny, który wyraźnie jest chtoniczny, który ma elementy jak wężowe. I ten górny, który wiąże się, jest pneumatyczny, albo wyraźnie duchowy, wyraźnie związany z Bogiem. Jest biały ptak, gołąb, z aniołami. Czyli tu są dwa elementy, sakrum i profanum, dwa elementy, które się spotykają w pewnym paradoksalnym współistnieniu. I to paradoksalne współistnienie wyraża naturę. W tym kontekście i świata, a w sensie psychologicznym, jungowskim, naturę jaźni, naturę naszego umysłu, naszej duszy. I to było wszystko na ten moment. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, bo wykłady będą prezentowane, nowe wykłady będą publikowane regularnie. Czyli zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do polubienia filmu, żeby pomóc innym znaleźć ten materiał i zapraszam na przyszłość. Na ten moment dziękuję Państwu serdecznie. Tu Andrzej Kuźmicki, kanał Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Do widzenia Państwu.